Cześć, witajcie, z tej strony Poprawny Polak, oto kolejny 12 już bodajże odcinek z mojej serii Skillofem przez świat, czyli zagrajmy w Minecraft z Poprawnym Polakiem, jest to oczywiście sezon drugi. A więc, moi drodzy, muszę wam powiedzieć, że od poprzedniego odcinka minął u mnie jeden dzień, ale wydarzyło się naprawdę bardzo wiele. Otóż to udało mi się jakimś cudem zrobić kopię tego świata i przenieść ją do trybu Creative. Dzięki czemu udało mi się, gdyby powiedzmy, trochę zacząć planować budowle, jakie tutaj powstaną. Nie będę wam pokazywał tego świata, ponieważ tak naprawdę stan, który powiedzmy jest na tamtym świecie, uzyskamy tutaj dopiero w ciągu kilku albo i kilkunastu odcinków, ponieważ trzeba zebrać wiele materiałów i tak dalej, więc nie chcę wam robić żadnych spoilerów ani nic, więc nie będziecie widzieli tego świata, natomiast będziecie widzieli tutaj powoli proces przekształcania tego świata właśnie zgodnie z moimi planami. Okej, a więc pierwsza rzecz, jaką zauważyłem tutaj po powrocie na ten świat single player, oczywiście teraz przed chwilą przespałem się w łóżku, wróciłem, narąbałem już trochę drewna od końca poprzedniego odcinka, mam już, jak widzicie, powiedzmy 83 sztuki, mniej więcej, albo i dokładnie. No więc jest to, powiedzmy, pewien początek. No dobra, i teraz tak, pierwsza rzecz, jaką tutaj chcę zrealizować, to jest przeniesienie, powiedzmy, naszego wejścia trochę w tą stronę. A więc zobaczmy, wydaje mi się, że zaplanowałem to tak, że na cztery kratki od tego pionu było wejście, czyli raz, dwa, trzy, cztery, okej. I teraz tak, muszę powiedzieć od razu, że w moich, powiedzmy, projektach wybudowałem już tak naprawdę, może niezbyt dużo, ale coś tam jednak powstało. I powstało z użyciem materiałów, których jeszcze tutaj nie mam, czyli na przykład szkło. I w związku z tym chwilowo niektóre miejsca zostaną puste i po prostu zostaną w przyszłości zastąpione tym materiałem, jakiego tak naprawdę chcę użyć. Natomiast chwilowo wszystko będzie w takiej trochę wersji roboczej. Oczywiście to molo w ogóle ulepszę, przyniosę i tak dalej. Natomiast mam naprawdę już sporo planów co do tego miejsca i chciałbym jednak je zrealizować, ponieważ wszystko wyszło naprawdę ładnie. A więc zaczniemy od wykopania tutaj groty 6x6 na bodajże 3 kratki. Tak, 3 kratki, tak, na 3. 3 oczywiście w pionie i 6x6 w poziomie. A więc będziemy mieli tutaj taką kwadratową izbę. Wiem, że oczywiście chwilowo nie kopię jeszcze 6x6, za chwilę wszystko poszerzę. Okej, mamy tutaj złoże węgla, które zresztą odkryłem w trybie Creative, natomiast szczerze mówiąc już o tym zapomniałem. No dobra, więc jak to będzie wyglądało, Wiecie, możemy przesunąć wszystko o jedną kratkę. A więc to będzie wyglądało trochę inaczej, wejście będzie w takim razie tutaj. Oczywiście tak naprawdę tutaj i tak wszystko muszę jeszcze poszerzyć, żeby było to 6x6 kratek, ale myślę, że kiedy przesunę to wejście o jedną kratkę, to wtedy mój pomost, który ma iść w stronę tamtego zagłębienia, będzie chyba dużo lepiej, powiedzmy, wycelowany. A więc chwilowo zatkamy tą dziurę dirtem, ziemią, i będziemy kontynuować poszerzanie tej, powiedzmy, jaskini, która niedługo przekształci się w przedsionek mojego nowego mieszkania, którego tak naprawdę jeszcze nie do końca zaprojektowałem, ponieważ brakuje mi jeszcze m.in. sypialni oraz podziemi. Natomiast powiedzmy jakiś tam zalążek pomysłu mam i naprawdę myślę, że jestem zadowolony z tego swojego projektu. Może to nie jest jakieś dzieło sztuki, wiadomo, ale muszę powiedzieć, że myślę, że będzie mi się mieszkało tutaj bardzo przyjemnie, przynajmniej przez pewien czas, dopóki nie znudzi mi się i nie zapragnę zmian. Natomiast to jest dopiero odległa przyszłość. No dobra, więc muszę powiedzieć, że tak jak pierwsze 10 odcinków to było podróżowanie, szukanie miejsca, które w końcu udało mi się znaleźć, czyli jakiegoś porządnego, ładnego, górzystego miejsca, i to naprawdę jest idealne i świetne i w ogóle jestem bardzo szczęśliwy, że tutaj dotarłem. Tak, teraz najbliższe odcinki będą poświęcone budowie, ponieważ, moi drodzy, po prostu jednak, żeby zacząć jakąś przygodę, to ja najpierw chciałbym stworzyć jakieś miejsce, w którym będę mieszkał, a dopiero potem, powiedzmy, zająć się jakimś tam faktycznym rozwojem. Najpierw chciałbym jednak stworzyć jakieś tam podstawowe mieszkanie i właśnie się do tego teraz zabieram. Zużyję więc cały węgiel, jaki teraz wykopałem, do stworzenia pochodni i teraz tak. W moim projekcie wszystko jest pomyślane trochę bardzo, naprawdę do przodu, ponieważ tutaj w tym miejscu będzie lawa płynęła i tutaj będzie szkło. Będą takie jakby cztery kolumny, po dwie z każdej strony. Zaraz zobaczmy, mamy 6x6, coś mi się tutaj trochę nie zgadza, ale to z pewnością jakiś chwilowy błąd. Natomiast chwilowo wstawimy w to miejsce pochodnie. Tak dużo pochodni z pewnością jest niepotrzebnych, weźmiemy w takim razie po prostu po dwie.
Nie no, wszystko jest okej. Wszystko jest okej, to tutaj coś mi się po prostu przywidziało chyba, kiedy powiedziałem, że coś mi się pomyliło. Okazało się, że wszystko jest w porządku, nic mi się nie pomyliło. Będę musiał za jakiś czas z pewnością stworzyć drugi żelazny kilof, ponieważ w takim tempie pracy, jakim teraz ta praca przebiega, to z pewnością ten jeden nie wystarczy mi na długo. Wydaje mi się, że jest jeszcze drugi w skrzyni. W ogóle wiecie co? Muszę zrobić jakiś kursik i przenieść te przedmioty jednak do tego miejsca, w którym będę faktycznie budował wszystko. A więc dobra, weźmiemy ze sobą teraz tyle łopat, ile się da. I powiedzmy, wezmę ze sobą też te pochodnie. No i generalnie, no więcej mi się już nie zmieści rzeczy. I po prostu zrobię sobie jeszcze potem dwa kursiki i przeniosę całą skrzynię po prostu wraz z zawartością tutaj. Wiecie co, to było dosyć głupie, ponieważ muszę wziąć ze sobą samą skrzynię. No dobra, mam nadzieję, że te przedmioty mi nie uciekną w międzyczasie nigdzie, zresztą gdzie miałyby uciec, a więc teraz po prostu rozwalę skrzynię. No i to będzie dosyć trudne zadanie, ale postaram się wziąć ze sobą teraz tylko skrzynię. Więc postaram się stanąć tak nad nimi mniej więcej. I poczekać, aż to skrzynie znajdą się w moim ekwipunku. Obsydian, skrzynka. O proszę, nawet dostałem achievementa za zdobycie diamentów, które tak naprawdę ukradłem mieszkańcom wioski NPC. Piecyk, glina, złoto, chleb. Okej, są skrzynie nareszcie. Więc teraz mogę z powrotem przeskoczyć tutaj, ustawić tą skrzynię chwilowo naprawdę w dowolnym miejscu, w którym nie będzie jakoś za bardzo zawadzać. Powiedzmy, że tutaj. Okej, niech stoi tak. I teraz wrzucimy do niej mniej więcej wszystko, a potem dopiero zastanowić, co mi tak naprawdę jest potrzebne. Natychmiastowo, a co może sobie faktycznie postać w skrzyni. No dobra, więc jeszcze teraz jeden kursik i powinienem dać radę wszystko zabrać. Okej, udało się. A więc całe moje, powiedzmy, bogactwa, jakie dotąd udało mi się zdobyć, zostały już przeniesione. I teraz myślę, że zaczniemy przede wszystkim od stworzenia drzwi. Ponieważ w końcu jednak przydałoby się jakieś wejście sensowne. A nie coś takiego, jak mamy w tej chwili. No dobra, więc jak widać, cała skrzynia podwójna nie wystarczy mi do przechowania wszystkich tych przedmiotów, ale też część z nich chcę mieć w końcu przecież przy sobie, więc dwie łopaty z pewnością. Miecz także się przyda. Kilofy oczywiście, jak najbardziej. Zbroja raczej nie. Żelazo, obsydian i glinę też wolałbym na wszelki wypadek odłożyć, ale zobaczmy, z pewnością wezmę ze sobą pochodnie. Odłożymy teraz obsydian, z pewnością cobblestone się przyda, chociaż nie wiem jeszcze do czego, z pewnością łóżko. No i z pewnością przyda się także toolbox i przyda się także jedzenie, a więc nie jest tak źle. Wezmę ze sobą chleb. Chleb to jest chyba jedzenie, którego najczęściej używałem w poprzedniej serii, znaczy w poprzednim, powiedzmy, sezonie. No dobra, a teraz wezmę się za wydobycie tego wielkiego złoża węgla, ponieważ mamy tutaj naprawdę sporo węgla i dzięki niemu będę mógł stworzyć naprawdę dużo pochodni, a także wystarczy mi jeszcze tego węgla na paliwo do piecyka, kiedy będę chciał coś przetapiać. Generalnie rzecz biorąc, całe to moje mieszkanie tak naprawdę, żeby powstało w takim kształcie, w jakim teraz jest na świecie Creative, to musiałbym przetopić mnóstwo cobblestone'a na czysty kamień, ponieważ mnóstwo rzeczy zapchałem po prostu clearstone'em. Chwilowo będzie to wyglądało trochę inaczej, ale jak już mówiłem, po prostu jest to wersja robocza. A potem, powiedzmy, z biegiem czasu, kiedy będę miał trochę czasu i trochę, powiedzmy, więcej, no na przykład węgla i cobblestone'a, będę mógł na przykład przetopić ten cobblestone i tak pomału zapychać te dziury clearstone'em, tak żeby wszystko wyglądało tak, jak powinno, moim zdaniem. Okej, naprawdę jakoś trudno mi oddech złapać, chyba wyszedłem z wprawy w mówieniu, ponieważ wiecie, czasem pamiętam, jak byłem mały, jeszcze nie miałem żadnej wprawy w mówieniu takim długim, to kiedy próbowałem dłużej coś mówić, to po prostu od razu traciłem oddech. To jest naprawdę trochę głupie, ponieważ w zasadzie człowiek jest przystosowany do gadania naprawdę długo i wystarczy się tego wyuczyć, ale czasem po prostu jakoś tego nie kontroluję i strasznie tracę oddech i muszę, jak wiecie, sapać, sapać, sapać. To jest strasznie wkurzające. I staram się z tym walczyć. No dobra, a więc tak, postawimy sobie łóżko, ponieważ już niebawem się ściemni, zajdzie słońce i będzie trzeba z niego skorzystać. Oczywiście nie ze słońca, tylko z łóżka. I już niebawem skończę też odcinek, w którym zbyt wiele się tak naprawdę nie wydarzyło. Ale z pewnością jeszcze się wydarzy. I to jest, szczerze mówiąc, dobry zbieg okoliczności, że już pomału kończę odcinek, ponieważ, szczerze mówiąc, całkowicie zapomniałem chwilowo, jak wyglądały te moje plany dalsze. Dobra, okej, poczekajcie. Mamy tutaj przejście.
I tutaj mamy także przejście i tutaj będziemy mieli magazyn przed nami. Magazyn i to nie myli was słuch, ponieważ tu będzie jeden magazyn. Jak gdyby to będzie z sobą połączone za chwilę. Za chwilę wszystko zobaczycie, jak będzie wyglądało. Szybko muszę przypilnować, żeby potwory się nie zaczęły spawnować i pójść spać wystarczająco szybko. No, wydaje mi się, że się udało. A więc magazyn... Dobra, jeszcze wiecie, skończę kopać ten magazyn i się pożegnamy. A więc wydaje mi się, że magazyn miał 3 kratki szerokości bodajże. Jak gdyby w każdą stronę. Zresztą za chwilę zobaczymy. Wydaje mi się też, że... nie pamiętam szczerze mówiąc do końca, jak to wyglądało. A więc będę musiał tak czy inaczej skorzystać z tego świata Creative, żeby sobie przypomnieć, jak to wszystko zaplanowałem. Natomiast magazyn generalnie rzecz biorąc, mogłem powiedzieć teraz, będzie wyglądał tak, że będą dwie identyczne części. Tu po środku będzie przejście pomiędzy nimi dwoma i w każdej części przy tej ścianie i przy tej krótkiej ścianie będą skrzynie. I tych skrzyń łącznie tam wyszło dosyć dużo, pewnie około 20, więc z pewnością powinno to wszystko wystarczyć. Okej, wydobądźmy jeszcze ten węgiel i skończę odcinek już faktycznie, ponieważ najwyższa pora. Mam nadzieję, że tam po drugiej stronie ściany nie zespawnuje mi się w międzyczasie żaden potwór, ponieważ jest tam pewnie chwilowo wystarczająco ciemno. Nie ciepło, tylko ciemno, żeby coś takiego się stało, ale myślę, że bez przesady aż takiego pecha nie będę miał, a poza tym żaden potwór mi nie jest w tej chwili groźny, chyba że creeper, ponieważ mam przy sobie tylko część przedmiotów, większość jest schowana bezpiecznie, w miarę bezpiecznie w skrzyni. No ale na wszelki wypadek, wiecie, postawię tutaj dla spokoju ducha pochodnie. No i moi drodzy, będziemy już kończyli ten odcinek. To wszystko jakoś spróbuję ogarnąć cały ten magazyn w następnym odcinku. Postaram się także rozpocząć budowę schodów na górę, które będą się znajdowały tutaj oraz tutaj i będą się łączyły tam z tyłu w jedne schody, które będą potem wychodziły na taras widokowy nad nami oraz głębiej, wyżej gdzieś, gdzie będzie pewna niespodzianka i tego wam jeszcze nie zdradzę, co tam będzie się znajdowało. Mam jeszcze w planach stworzenie pomostu w tamto miejsce, ale to jest powiedzmy mniej priorytetowe. No i przede wszystkim muszę także postarać się stworzyć to molo tak jakoś porządnie. To molo, znaczy molo, ten pomost, który mam w planach, będzie wyglądał tak, że stąd będzie on szedł tam i będzie zakręcał, ale nie tak jak tutaj do trzciny cukrowej, tylko dopiero tam mniej więcej, gdzie teraz pokazuję kursorem, dalej na tą właściwą część brzegu, żeby łatwo się z niego schodziło i łatwo się na niego wchodziło. No i oczywiście jeszcze obiecałem, że zrobię drzwi, a więc nie mogę takiej obietnicy złamać, ponieważ moglibyście się poczuć bardzo skrzywdzeni, a więc drzwi stworzę już w tej chwili. I myślę, okej, jak już jesteśmy w takim razie w takim szale budowania, to przetopmy od razu jeszcze trochę, mamy jakiś piecyk, mamy... Przetopmy jeszcze od razu trochę piachu na szkło. Chociaż nie, bo piachu pewnie w ogóle nie mam, ponieważ pozbyłem się go w międzyczasie, a więc to musi zaczekać. Chwilowo powiem wam tyle, że drzwi będą tutaj, cholera jasna, tutaj i tutaj. Chyba muszę je postawić jeszcze raz, ponieważ zdaje się, że coś się trochę popsuło. Siekiera, nie mam już żadnej siekiery, a więc siekierę muszę stworzyć. Trudno, żaden problem, stworzę nawet dwie na zapas. Hop, 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 okej. Mamy więc siekiery i teraz muszę postawić te drzwi jeszcze raz, żeby wszystko stało tak jak powinno. I teraz tutaj będzie taki łuk ze szkła, natomiast na ten łuk musimy jeszcze poczekać, ponieważ nie mam szkła, więc chwilowo będzie tu stał po prostu zwykły, szary, nudny cobblestone. Tutaj mogę postawić też cobblestone, żeby tak jakoś ta ziemia się nie rzucała w oczy, no i skończymy już odcinek w tym miejscu. A więc pozdrawiam was bardzo serdecznie, dziękuję wam za oglądanie tego odcinka i moi drodzy, pozbędę się zbroi, ponieważ mogę ją niepotrzebnie stracić w jakiejś kopalni albo coś i byłaby to duża szkoda. No i cóż, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, oglądajcie, wyglądam jakbym miał gołą kratę, a raczej moja postać tak wygląda. Okej, jeszcze raz, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, oglądajcie, zgubiłem się od tego całego gadania off-topowego. Pozdrawiam was i do usłyszenia przy najbliższej okazji. Cześć, pa, pa.